Minecraft Tajemnicy Smoku. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Minecraft Tajemnicy Smoku. Wasza aktywność naprawdę idzie pełną parą. Tysiące wyświetleń, setki komentarzy i łapek w górę. Jesteście niesamowici. Jeszcze najważniejsze informacje na początku. Zostało już niewiele, by dobić 1500 widzów, by było tygodniowe daily. Jeśli chcecie, by to się stało, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, koniecznie 100 łapek w górę i napiszcie w komentarzu, jaki smok waszym zdaniem powinien być w kolejnym odcinku. A ja przypnę wam serduszko. Przede wszystkim wraca stary format tajemnic smoków, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Pytaliście dużo o Rico, więc oto są nowe przygody. Mam nadzieję, że wam się spodoba i zapraszam was do oglądania. Rico, powoli się chyba będziemy cofać, co? Gdzie ty jesteś? Tutaj u góry, na dole, nie, wyżej. A dobra, widzę cię. Kurde, powoli się musimy cofać, bo no ja nie zamierzam tak długo latać, mieliśmy się tylko rozejrzeć w pobliżu. Wiesz, tutaj, nie wiem, no... Mówisz, cofamy się, czy jak? No powoli chyba trzeba będzie, wiesz co? No przelećmy się jeszcze, może znajdziemy coś w pobliżu, o tam coś chyba widzę. Jakaś wyspa. Gdzie? Widzisz? No właśnie widzę, że jakaś wyspa. Lecę do niej. Gdzie? O, czekaj, tu jest jeszcze jakaś góra. Ej, może tu będzie coś fajnego. O, jaki wulkan, co to tutaj jest? Lądujemy? Gdzie ty jesteś? A, ty tam coś widzisz? No, wulkan. A, wulkan, dobra. Nie, myślałem, że tam coś widzisz. Wiesz co, ten wulkan wygląda mega fajnie, ale tutaj, nie, tu będzie za mało miejsca. O, czekaj, tu coś jeszcze jest. Ten wulkan, nie, tutaj nawet nie ma co, ale tutaj jeszcze coś jest, jakaś wysepka mała chyba. Ta mała, to jest duża wyspa, dawaj Rico. Czekaj, trzeba gdzieś tutaj wylądować, tylko nie na jakichś górach, wiesz co? Musimy gdzieś tutaj znaleźć... Albo też nie na drzewach, nie wiem, kurde... O Jezu, ale tu są duże drzewa! Ty to widzisz? Jesteś gdzieś za mną? Gdzie ty jesteś? Rico! No nie, jeszcze Rico się zgubił. Rico! Gdzie ty jesteś? Tutaj! Gdzie? Ja cię nie widzę! Kurde, jak krzyczysz tutaj, to ty se nie myśl, że od razu cię zauważę. Co ty jesteś przy wulkanie? Obok! A, obok wulkanu, dobra, czekaj, szczerbatek. O! Nie, to są kwiaty. Gdzie jest Rico? Jezu, szczerbek. Ale on lata, czy on... Rico, ale... Jestem. Dobra, słuchaj, podleć do tej wyspy! A w wodzie ty jesteś! Co ty robisz w wodzie? Smok mi utonął. Dobra, już lecę! Dobra, słuchaj! Gdzie... Dobra, najpierw spotkajmy się przy tym wulkanie, bo tak to nie ma co. O, dobra, widzę cię! Słuchaj, cofamy się... Znaczy, w sumie lecimy dalej. Patrz, tutaj jest jakaś wyspa, tylko musimy wylądować gdzieś, gdzie nie ma żadnych drzew ani gór, bo szczerbatek może stamtąd łatwo spaść, albo w ogóle ciało też. Gdzie? Bo cię nie widzę. A, widzę, no ta plaża. Wygląda w miarę spoko. Czekaj, musimy się tutaj rozejrzeć. Szczerbek, ląduj. Dobra. Wyląduj spokojnie. Szczerbatek, zostań chwilę. Zostań spokojnie, smoku. Jesteś głodny? Jesteś głodny, kurde. O, kurde. Tak. Jeszcze. Masz jakieś ryby? Rico, masz jakieś ryby, żeby nakarmić smoka? Czy nie masz? Tak, mam, proszę. A, dobra. Szczerbatek, zostań tutaj na chwilę. Chodź, trzeba się tutaj rozejrzeć. To wygląda obiecująco, muszę ci przyznać. Tylko moje... strasznie mało tutaj. Co jest? Ciało nakarmię. Dobra, to poczekam. Ale strasznie tutaj mało, kurde... Już nie chcę. Żywny ten teren, w sensie nie ma tutaj żadnych zwierząt ani nic. Może być ciężko ze smokami, żeby cokolwiek... Chociaż zawsze można ryby łowić, to też jest jakiś pomysł. W sumie racja. Ale ja bym jeszcze poleciał gdzieś tutaj w miarę... jeszcze naokoło tej wyspy, bo wygląda całkiem obiecująco. Patrz, jakieś kryształy jeszcze. Wow. Cholera. Ale kurde, no to wygląda fajnie, tu już muszę, to już jestem zadowolony, ale chcę jeszcze dalej polecieć, ten wulkan jeszcze wygląda fajnie. Cholera. Polećmy jeszcze tak trochę dalej, gdzieś wokół tej wyspy albo coś, może znajdziemy coś fajnego, bo dobrze. To już wygląda fajnie, ale jednak, no chcę, żeby tutaj się wszystkie smoki zmieściły, wiesz o co chodzi. Dobrze, no. Czekaj, szczerbek, nie za szybko. Nie wiem, tam widziałem jakieś fajne takie duże drzewa, więc tam polećmy po prostu. Przyspieszmy trochę, dawaj szczerbatek. Wiem, że jesteś zmęczony, ale musimy dać radę. To są jakieś grzyby. Grzyby na drzewach rosną. Jakieś drzewa duże. No właśnie o nich ci mówiłem. One są całkiem... Fajny tutaj jest klimacik, kurde. Tu są jeszcze jakieś góry, czekaj. Sprawdźmy je. Szczerbek trochę zwolni, ale jednak do góry. Jakaś plaża tu jest. No właśnie widzę, kurde. Ej, tu też jest jakiś spoko teren. Tu jest ładne miejsce na osiedlenie się. Czekaj, szczerbatek, przyspiesz. Ej, faktycznie jakieś fajne miejsce. Dużo miejsca na smoki.
O kurde, ale tu jest kozak miejsce. Czekaj, ląduj, Szczerbatek. Dawaj, ląduj, ląduj, ląduj. Ląduj, ląduj, ląduj. Dobra. Jest git, dobra. Czekaj, tu Szczerbatek. Ej, ale tu... Patrz, ja już to widzę normalnie. Tutaj, na tym płaskim terenie, to jest taka... To może powstać fajna forteca. Tam jakaś, kurde, nie wiem, wieża obserwacyjna czy coś. A tam, ale tu są kozackie widoki. A między tymi skałami mogą smoki zamieszkać. No, jakieś smocze leży, zrobicie coś. Ej, tu jest tak kozacko. Tylko, wiesz co, jedyne co trzeba sprawdzić to, czy przypadkiem nie ma tu czegoś, co może nas zabić, no. Bo chcę, żeby tu jednak było bezpiecznie. Ale miejscówka kozak. Kurde. Nie wiem, przelećmy się naokoło tej wyspy, ale wygląda serio obiecująco. To już jest znacznie lepsze od tamtej plaży, ale tu chyba już nie ma tego wulkanu. A szkoda, bo on ładnie wyglądał. Dobra, czekaj, przelećmy się gdzieś naokoło, ale pamiętaj, nie za szybko. Żeby się smog nie zmęczył. Ciało widać, że już trochę ma język wywalony. Okej, słuchaj, ta pustynia też wygląda tutaj spoko. Właściwie ten świat cały wygląda obiecująco. Oczywiście, jeśli tutaj nie ma żadnej ekspansji Seirona, bo póki co się nie zapowiada. Ale i tak musimy sprawdzić, czy tutaj nie ma jakichś dzikich smoków albo coś. Bo chcę, żeby jednak było bezpiecznie, chyba wiesz, rozumiesz mnie, mam nadzieję. Tak, tak. Ja jednak muszę myśleć o wszystkich smokach tutaj, a nie tylko o sobie i Szczerbatku. Bo nas jest jednak trochę dużo, cholera. Czekaj, Szczerbatek, zwolnij, 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 zwolnij. Ale tu jest po prostu kozak teren, tutaj możemy się serio... ładnie. Tutaj może być serio fajna forteca, fajna baza, zresztą tutaj są różne klimaty tych, wiesz, tych wszystkich drzew, to tutaj różne smoki mogą mieszkać, a tam normalnie na tym płaskim terenie moglibyśmy zrobić, nie wiem, jakiś fajny dom albo coś i tam, wiesz, jakieś bazy, no to może być kozak miejscówka, serio. Jakaś forteca, jakieś coś, jakieś fajne fortyfikacje to można pobudować. Gdzie ty się zgubiłeś tam w tych drzewach, czy co? Riko? Kurde, ty nie. Znowu... Czemu się... Ja a, dobra, już myślałem, że ty się zgubiłeś, dobra. To po prostu się odzywa, jak się ciebie pytam, bo po prostu później myślę, że znowu się zgubiłeś. Ruiny. Gdzie? Tu, na... Gdzie? O, widzę, czekaj. Spokojnie, ląduj. Czekaj, Szczerbatek. Zostań tutaj. Szczerbek? Okej, okay, jest git. Czekaj, Szczerbatek, zostań tutaj. Pilnuj tutaj nas w razie czego. Czekaj, ja mam miecz, wyląduj szybko. Kurde, to wygląda jakby ktoś tutaj faktycznie mieszka albo coś. A to też wygląda na mega stare w sumie, takie widzisz jakieś pomarszczone tutaj i popękane cegły przede jakieś wszystkim. Jakieś stara roślinka. O kurde, zeschnięta cała, no. Jakieś strzykawki. Jest jakieś... No właśnie. Fiolki. Co tu się stało, cholera? Nie wiem, ale na dole jest jakieś zejście. W sumie teraz to już nie wygląda jakby to było mega stare. Wejdź pierwszy, bo ty masz miecz, a ja nie mam nic. A faktycznie, ty jeszcze nic nie masz, kurde, ani zbroi, ani nic. Jezu, jakaś tablica. Co to tutaj jest? Jakieś mikroskopy. No właśnie, czekaj. Jakaś... Co to tutaj jest? Jakieś inkubatory? Co to jest w ogóle? Halo, a co tu się dzieje? A kim ty jesteś? Jezu, co tu szukacie? Halo. Przepraszamy, dobra, czekaj, Riko, wychodzimy. Przepraszamy, nie chcieliśmy tutaj. Jejku, czekaj, wychodź. Nie chcieliśmy tutaj pana urazić albo coś. Jezu, co tutaj się dzieje? Nie wiem. Cholera jasna, czekaj. Szczerbatek, cio. Czekajcie, no. Czego tu szukacie? Co wy tutaj robicie? Czekaj, ja mam miecz. Aha, co my tutaj robimy? No to. A może co ty tutaj robisz? Co? Czemu my mamy mówić pierwsi, co? Ha? Bo, aha, w sumie czekaj, my naruszamy go teren. Na mój teren, to no jest mój teren. Wy tutaj, nie wiem, teraz jeszcze krosko. Czekaj, chcesz powiedzieć, że te kilka cegieł to jest twój dom? Właśnie. Dobra, nie było tematu. Słuchaj, co my tutaj robimy? Nie wiem, powiedzieć mu, Eriko? Powiedzieć mu? No, powiedz. Dobra, słuchaj, my tutaj jesteśmy po to, że moja wyspa została zaatakowana i muszę wszystkie moje smoki przenieść w nowe miejsce. I ta wyspa wygląda obiecująco i właśnie chcieliśmy się rozejrzeć i znaleźliśmy... No, Dexter, wiem. No, można powiedzieć, że twój dom. Na moim terenie co? Chcecie się umiejscowić? Dexter, chodź na czekaj, chwilę. Czekaj. No, co? On jest cały czerwony, jakby był poparzony od czegoś. No, ej, faktycznie. Dobra, czekaj, ej, co? Dobra, czekaj, przede wszystkim. Nie chcieliśmy się konkretnie tutaj osiedlać, a bardziej po drugiej stronie wyspy, gdzieś tam. Bo tam znaleźliśmy fajny teren. Ale właśnie chcieliśmy się rozejrzeć, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma, i znaleźliśmy te ruiny, ciebie. Dlatego się pyta. No właśnie. A, znaleźliśmy dobra, goście, dobra, słuchajcie, chłopaki, bo teoretycznie myślę, że możemy się umówić na jakieś ognisko, co nie? Ja wam tam wszystko opowiem, co tutaj się stało, czemu mój dom... Co? Czemu no dobrze, ale taki... możesz trochę wolniej mówić, bo kurde, ja mam wrażenie, że ty... Dobra, nieważne, Riko, chodź jeszcze na słówko. Poczekaj. A właśnie, jak ty masz na imię? Komek jestem. A, dobra. Czekaj, Komek, czekaj, tutaj my jeszcze na chwilę na słówko. Riko, no, coś chciałeś powiedzieć chyba. Co chciałeś? Ja się go spytam, czemu on ma taką skórę popaloną, bo to nie jest normalne, to jest nawet...
chyba drugi stopień poparzenia. Więc nie wiem, czy to... Nie, nie znam się na tym wszystkim, ale dobra. Czekaj, słuchaj, to... My też mamy jeszcze pytanie. Czemu ty wyglądasz, jakbyś był poparzony tak samo, ta roślinka? Czemu jest taka zwiędła i w ogóle? Co tu się stało? Czemu to są ruiny, a nie twój dom? No właśnie, chciałem z wami pogadać o tym troszeczkę tak na spokojniej, bo... Aha, no dobra, dobra. Aha, ej, czekajcie, czekajcie, noc się robi. Dawajcie, robimy jakieś ognisko albo coś. Dobra, czekaj. Ja zabiorę drewno i to wszystko. A czekaj, ja mam siekierę w sumie, mogę ci dać. Ale to gałęzie, nie? To mogą być... Aha, a no w sumie no tak. Ale wiesz, jakieś kłody jeszcze trzeba. Dobra, to ja zbiorę kłody, ty weź patyki jakieś. Dobra. Kurde, robi się noc, faktycznie. Dobra, Komek, w takim razie może nam opowiesz, co tutaj się stało, kurde, i czemu jesteś poparzony przede wszystkim, bo no to wygląda tutaj serio nie za dobrze. No no tak, chodziłem sobie tutaj po tej wyspie. I no. Zaatakowała mnie Czerwona Śmierć. Dwa tygodnie Czerwona temu. Śmierć? Tak. No i... A co, że to jest smok jakiś? Tak, ponieważ w ogóle ja jestem znawcą smoków. I mam przyjaciela, który aktualnie poszedł zdobyć jakieś pożywienie. No i... A, czyli ty nie mieszkałeś sam, tak? O to chodzi? Tak, tak, tak. To wszystko. Aha, tutaj, dobra. No tutaj była wielka ogólnie chata. Mhm. No i tak, ja tak oto tu jestem. Aha, czyli czekaj, czy ja dobrze rozumiem? Zaatakowała was jakiś, nie wiem, Czerwona Śmierć mówiłeś? Jak to się nazywa? Czerwona Śmierć. To jest To jest jakiś, dobra, nie kojarzę kompletnie. I chcesz powiedzieć, że jakiś jeden smok zniszczył cały wasz dom i to z niego zostało? No, a co widzisz? Tak. Ruiny. Ja Jezu, w ogóle to... nie wiem, ja niby jestem znawcą smoków, ale kompletnie nie wiem, co to za smok. Tylko, czyli tylko gatunek znasz, dobra. Ale co, to jest jakiś duży smok, czy co? Bo takie zniszczenie, to musi być monstrualny smok przecież. Tego nie wiadomo, nie widziałem. Przecież takie zniszczenie to wiesz. No słuchaj, w Minecrafta nawalałem i byłem sobie tam jeszcze w piwnicy. Aha, czyli ty byłeś... Jezu, ty musiałeś mieć szczęście, przecież... Przecież takie coś to by cię zdmuchnęło na raz dwa. No właśnie. Ja nie mogę. Dobrze, że miałem bazę podziemną, ponieważ no... No, ale... Kurde, jakieś laboratorium albo coś. Dexter, ale poparzenie ma, nie? No to... No właśnie, a to poparzenie to chodziło o to, że... A, bo ty się... Dom się palił, ta? Czy co? No wszystko, bo to było drewniane, co nie? Chata drewniana. Aha, to było drewniane. Znaczy... No, nie do końca drewniana, ale chyba większość tutaj. No, ale... A, dlatego tutaj też nie ma tak blisko tych drzew, dopiero tutaj. No właśnie, wszystko dobra. Wyciąłem, co nie? Bo tutaj teoretycznie był las, budowałem chatę. Ale się spaliło, tak? No, a kiedy nie wiem, to musiało być, musiała być jakaś eksplozja, ponieważ teoretycznie tutaj był kamień ruszt. A kiedy to się stało wszystko? Dwa tygodnie temu. Właśnie. Dwa tygodnie temu? No, widać. Co, a kiedy twój przyjaciel poleciał? Rano. Aha, no dobra. Ale widać, że poparzenie... No ale dwa tygodnie temu i dalej takie poparzenie to jednak, wiesz, to musiało być serio... Jezu, nie wiem, nie znam kompletnie żadnej czerwonej śmierci, ale jak mówisz, to nawet nie chciałbym spotkać, bo kurde... A czekaj, też mam drewno, też dorzucę. Ja mam... Ja nie mogę. Nasiona. Przecież... Jejku, ale... no właśnie, nasiona też mogą rozpalić. Dobra, trzeba się tutaj przespać albo coś, bo... O, właśnie, powstaje noc w ogóle. Co? Bo to naprawdę mnie ciekawie wygląda. No właśnie, czekaj, da się... Jakieś opatrunki, da się zbadać albo coś, właśnie, nie, chcesz jakieś opatrunki? Porządku, coś tam chyba mam. Wszystko w porządku, chłopaki, także już prawie dwa tygodnie, więc teoretycznie nie ma co mi tutaj pomagać. No dobra, no jak będziesz chciał pomocy, to wiesz, my tam zawsze chyba będzie, o ile możemy tutaj właśnie zamieszkać. Jasne. Bo to jest moje pytanie w sumie. Jasne. A twój przyjaciel nie będzie miał nic przeciwko ani nic? Myślę, że nie, on to tam, nie wiem, jedzenie by tyle lubi jeść. No dobra. Okej, dobra, to ja bym się chętnie przespał, bo akurat noc wstaje, to wiesz... Ja się koło... Jest jeszcze niby wieczór, no właśnie. Dobra, to niech ci... Nie wiem... A masz tam jakieś łóżko? Nie masz, nie? Bo nie widziałem w sumie. Nie byłem... Czekaj, daj jeszcze przejrzeć laboratorium. Można oczywiście. Jasne, zapraszam, chodź. No dobra, to jest laboratorium moje. Znaczy się, no... Tak? Wasze. Aha, no okej. Okay. Na co to są obliczenia? Dobra. Właśnie, na co to są obliczenia? A planuję... Co to jest, szkielet? Czy co to jest? Czy to jest po prostu człowiek? To jest człowiek. Będą tutaj przeprowadzone... Jezu, ktoś serii nie umie rysować. Co? Nic, spokojnie. Przepraszam, nie chciałem obrazić. Ale to jest fish? Czemu z ryby coś będzie się robić, że dwie ryby zje jeden smok, czy co? A, bo smoki, czy co? Dwa smoki plus
dwa smoki to równa się fish? Nie wiem, nie rozumiem. Chyba, zależy chyba od jakiego smoka, może jakiś mały smok. Myślę, cztery że, smoki to myślę, jedna ryba. Po prostu dobra. Kolega był głodny i dał tutaj rybę zamiast czterech, co nie? Aha, bo wspominałeś w sumie, no tak. Dobra, czekaj. Ej, a właśnie, a co to są? To są jakieś inkubatory, tak? Jejku, spokojnie. Tak. Ty się tego nawet nie tyka, bo jeszcze coś zepsujesz, Riko. To są. Ale do czego to, inkubatory na, czym to na jajka, co nie? Tutaj się wykluwają smoki. Aha, bo ty mówiłeś przecież, że wy jesteście znawcami czy coś. Ej, tak. A czekaj, ale co ty się tu pchasz? Riko, faktycznie to trochę niegrzeczne wchodzi. Jednak. Tu się nie wchodzi. Ej, czyli Dexter, czekaj, czekaj, czy ja Dexter. Dobrze rozumiem, wy analizujecie smoki czy coś? Czy o co chodzi? Czekaj. Tutaj je wykluwamy, a następnie badamy. Aha. A później wykorzystujemy. Znacie się. Dobra, czekaj, no co jest, Riko, co ty chcesz znowu? Co jest? Co jest? Tam jakieś łańcuchy, czaszki, złoto, nie wiem co. Co? Komek, mogę tam zajrzeć, jeśli nie będziesz miał problemu z tym? Dlaczego? Po co czemu akurat? Możesz patrzeć. Co... Z ciekawości, no mówiłem, że chcę pozwiedzać trochę. No ale to no, dobra. Można? Tak. Jasne. Nie mów mi, że to jest czaszka jakiegoś smoka, bo ci chyba coś zrobię. To... A nie, to wygląda jak jakiś bawuł albo coś. Co to jest? Żywność. Czego to jest czaszka? No jemy. Aha. To jest? Jezu, już się bałem, że serio wyrobić jakieś niebezpieczne eksperymenty na smokach. No właśnie. A... No, słuchajcie, no przecież teoretycznie bez łańcuchów, no... A skąd masz to złoto? Chcesz... Czekaj, czy ty chcesz powiedzieć, że ty więziłeś smoki i robiłeś na nich eksperymenty? Nie, absolutnie. Słuchaj, ja je wykluwałem, co nie? I... A wykluwałeś je? Aha, w sumie po to są inkubatory, dobra. Stresować. No dobra, nie, przepraszamy, to nie nasz interes, faktycznie, chodź Riko, chodź. Dobra, słuchaj, to my w takim razie... Coś ty wziął znowu. Aha, no dobra. Słuchaj, my w takim razie idziemy po prostu spać i co? Rano się widzimy, nie? I lecimy po prostu tam do nas. Tam się będziemy osiedlać, dobra? No dobra. Tam oczywiście wiesz, zawsze możesz do nas padać czy coś. A, i koniecznie daj znać, kiedy przyleci ten twój przyjaciel, bo chcemy się z nim zapoznać, nie? Jasne. No dobra, dobra. To w takim razie dobranoc, nie? No to cześć. Chodź, Riko, chodź. Czekaj. O, jeszcze przynajmniej ognisko nie zgasło, jest git. Dobra, to ja się położę koło szczerbatkę, dobranoc jak coś. Rano wstajemy od razu i słuchaj, lecimy ogarnąć tam nasz dom i jeszcze wszystkie smoki tu trzeba sprowadzić, to jest dopiero jakiś hardcore. Jak będziesz szedł spać albo coś, to zgaś ognisko. To dobranoc jak coś. No, dobra. Cześć szczerbatek, cześć. Cześć, szczerbatek. O, już świta. Riko, o, widzę, że ty już wstałeś. O, dobra, ognisko zgaszone. Cześć, Riko. Cześć. To co? Co ty myślisz? Ufamy mu? Temu komkowi całemu? Kurde, ja w sumie trochę mu współczuję, nie? Przez to, co tu się stało. Tylko trochę mnie te łańcuchy tam niepokoją. No właśnie. Ja mam wrażenie, że oni po prostu coś złego robili z tymi małymi smukami, że nie wiem, robili na nich jakieś eksperymenty. Jakieś coś. Dobra, ważne jest to, że nam pozwoli tutaj zamieszkać, to jest akurat najważniejsze, to zostawmy już go tutaj, nie wiem. Jego i tak już spotkała duża tragedia, także wiesz, pozbierać może nie tak jak nas, ale wiesz, nie, zostaw to, wsiadaj na ciało, lecimy na tamtą stronę, musimy wszystkie smoki tu jeszcze przeprowadzić, wiesz, to będzie dopiero katorga, dawaj szczerbatek do góry, gdzie to teraz było, gdzieś tam, nie? Chyba, czekaj, szczerbek do góry, tam. Podleć, czekaj. Ja nie widzę jeszcze, gdzie ty jesteś? Z tyłu! A, widzę cię, dobra. Czy to było gdzieś tutaj, szczerbatek? Chyba tutaj. Tutaj? Nie za mną leć, ja wiem gdzie to jest, tutaj. A, dobra, też już widzę, czekaj, szczerbek. Szybciej. Jest git, kurde, ale zarąbiste są te góry tutaj. Fajne tereny, ale trochę... Czekaj, gdzie ty jesteś? A, znowu jest po prostu... Czemu my, szczerbatek, zawsze musimy być pierwsi, co? Czemu to tak zawsze wygląda? Czekaj, szczerbatek, zostań tutaj, cholera. Riko! Gdzie ty jesteś? Już lecę! Gdzie? O, widzę cię! Kurde, co ty tak naokoło? Dobra, czekaj, szczerbatek, no. Jesteś pewnie głodny, co? Jesteś głodny, no. Smacznego w takim razie. Kurde, przynajmniej noc przespaliśmy. Już? Dobra. Riko, dawaj!
Słuchaj, fajne są te tereny tutaj, jedynie trochę mnie ten komek niepokoi, ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży, bo w sumie on nie wygląda na takiego, co by nas mógł skrzywdzić, ale serio, trochę mnie te łańcuchy niepokoją i w ogóle. Dobra, słuchaj, weźmy już te smoki, wracajmy po nasze smoki i zacznijmy tu coś budować, nie? Na szybko. To jest chyba najważniejsze, dawaj. Szczerbek, jeszcze trochę, spokojnie, to nie jest aż tak daleko. Czekaj, ja się tu chcę przelecieć. Czy mi się uda? Spokojnie się uda. Kurde, nice. Słuchaj, Rico, teraz lecimy po nasze smoki i cóż, robimy chyba nową bazę, nie? Oczywiście, też tak myślę. Dobra, Szczerbatek, leć. Gdzie to teraz było? Tam chyba, tu jest ten wulkan, kurde, on też jest spoko. Leć, Szczerbatek. Rico, jesteś tu gdzieś już? Już jest. Kurde, on znowu został z tyłu. Jestem przed tobą. Jesteś przede mną? To kiedy ty mnie wyprzedziłeś, że ja cię nie zauważyłem? Dobra, mniejsze z tym, czekaj, Szczerbatek. Widzisz już naszych? Widzisz, dobra, ląduj, czekaj, Szczerbatek. Ląduj. Dobra, jest kit. No faktycznie, byłeś przede mną, a ja byłem pierwszy tutaj. No, kurde. Cześć gwiazdka, cześć wszyscy. Pewnie jesteście głodne wszystkie, co? Już macie. Masz Szczerbatek, gwiazdka. Łatkę. O, w końcu, kurde, znalazłeś się. Wszystkie smoczki, czekaj, ty też, kurde. Gromogrzmoty, wy też potrzebujecie mięska. Dobra, słuchajcie, zaraz wam wszystkim dam jedzenie, ale musimy się spakować. Znaleźliśmy nowy dom. Co? Jajko zmieniło kolor. Co tu się stało? Czekaj, ja je wezmę, żeby było bezpieczne, ale kurde. Oj, jak zmieniło kolor, trochę mnie to niepokoi. To wygląda, jakby to zaczęło gnić. Dobra, słuchaj, pozbieraj namiot, ja tutaj wszystkie rzeczy jeszcze pozbieram z tych beczek. Dobra, to wezmę. Ryby wezmę i tę ziemię wezmę. Resztę zestawię. To jest jakaś mapa, ale w sumie nie wiem, czego ona jest. Cholera. Dobra, ja ją nawet zostawiam, to nawet nie ma co. Skrzynkę tylko jeszcze wezmę. Ona się może przydać. Czekaj, wezmę to jajko stąd. Dobra. A, ty wziąłeś beczkę, dobra. To zostaw te wszystkie rzeczy tutaj, one nam nie są potrzebne. A, George'a jeszcze muszę wziąć. George, chodź. Chodź. Dobra, George? Mam wszystko, to chyba tak. George to jest mój królik w sumie. To jeszcze dużo osób musisz poznać. Dobra, słuchajcie, smoki, to w takim razie wszyscy wstawajcie, lećcie za nami. Lecimy do naszego tutaj, że tak powiem, nowego domu. Wstawaj, gwiazdka. Gwiazdka, łatka. Wstawaj. Do ciebie też muszę jakieś imię fajne wymyślić, no. Dobra. Dobra, słuchaj, to chyba są wszystkie smoki. Kurde, ej, perła, ty nabrałaś kolorów. Ale ładna ty teraz jesteś. No. Gwiazdka tutaj, są wszyscy. Nocne furie, tęczuś jest. Gnatochrup. Kurde, gdzie jest reszta smoków? Ono już się chyba musiało zapoznać w terenie, ta? O, czekaj, patrz, tam już widzę tego brązowego takiego smoka. Kurde, ja dalej nie wiem, jak on się nazywa. A czekaj, ja pamiętam chyba, ja czytam w książce o smokach, to było... kurde, nie wiem, będę musiał poczytać o nim, ale pamiętałem, jak on się nazywa. Dobra, czyli smoki się już zadomowiły, dobra. Czyli tutaj zostały te takie najbardziej chyba takie, które czekają na moje rozkazy. Dobra, słuchaj, Gnatochrupie, ty możesz tam iść, gdzie chcesz. Chcesz może mięska? Znaczy rybkę w sumie? Ty Szczerbatek nie potrzebujesz. Tobie pewnie tęczuś trzeba dać. O, właśnie, dokładnie. Smacznego. Ty jesteś głodna. Wszystkie jesteście pewnie teraz głodne, co? Dobra, czekaj. Ty jeszcze? Dobra. I ty, Perła, jeszcze. Jesteś głodna? Jesteś. Ale ty teraz ładna jesteś, jak jesteś taka cała biała. A w ogóle, Rico, bo to też chyba ci nie mówiłem, nie? Gdzie ty jesteś? A, widzę cię. Bo to ogólnie, Szczerbatek też miał takie ubarwienie, takie niebieskie, ale teraz już ma normalne i Perła widocznie też, bo to było po prostu oznaki, że są alfą. A teraz, nie wiem, to wygląda jakby ona chciała, żeby wszyscy byli równi, nie? Żeby nie było alfy, albo żebym ja był alfą, nie jestem pewien. Ale ona teraz, patrz, jaka jest ładna. Ty alfa. Ona wygląda kozacko. Znaczy, no wiesz, że po prostu nimi rządzę, czy coś takiego. Ale zobacz, a może ja mam być alfą? No ta, jak ty się na smokach nie znasz aż tak bardzo. No co, tu jest... Dobra, słuchaj. Kościotrup, tak, dokładnie. I to jest właśnie twoja wiedza. Słuchaj, rozbijamy tutaj jakiś pierwszy, znaczy obóz w sumie chciałem powiedzieć. Budujemy jakiś pierwszy domek tutaj, co? Nie, namiot, w sumie można iść się zaraz spać, ale... Mam dwa. Przyda się na pewno. O, to nice. Ale słuchaj, teraz musimy iść po jakieś drewno, zacząć budować pierwszy domek tutaj, no. Czekaj, ja mam siekierę, dobra. Chodź, szybko, budujemy jakiś dom.